W miejscu, gdzie jeszcze do niedawna odbywał się lokalny handel, dziś spotkać można koparki i wywrotki. Z tygodnia na tydzień zmienia się krajobraz w rejonie żarowskiego targowiska. Prace remontowe ruszyły pod koniec listopada minionego roku i najprawdopodobniej potrwają do końca czerwca. Będzie wygodniej i atrakcyjniej zarówno dla handlowców, jak i mieszkańców miasta, którzy regularnie co sobotę robią tam zakupy. Pierwsze zmiany są już mocno zauważalne, a najbardziej z nich cieszą się sami mieszkańcy Żerowa. Bardzo dobrze, to przynajmniej będzie jakoś wyglądało, można będzie tutaj, jak będą ławeczki, jakieś te trawniki czy kwiaty tu, no pięknie, targowisko będzie pięknie, ładnie, wszystko będzie można dobrze. A można powiedzieć, że właśnie dzięki takim metodom miasto nasze pięknieje? Oczywiście, oczywiście, bardzo dużo się zmieniło. Na lepsze? Na lepsze, no, zawsze jak coś się robi, to jest na lepsze zrobione, tak, bardzo dobrze jest. No. Tak było, tak robić dalej, oczywiście. Żeby co rok było lepiej, nie gorzej, tylko lepiej. No. Prace remontowe przy modernizacji targowiska w Żarowie postępują z dnia na dzień. Jak widać, od skrzyżowania ulicy Armii Krajowej wzdłuż ulicy Dworcowej do istniejącego targowiska został wykonany ciąg pieszojezdny, parkingi, które zostały już udostępnione dla okolicznych mieszkańców, mogą parkować, czyli zostało to niejako oddane do funkcjonowania. Ponadto, no cóż, trwa modernizacja szaletu miejskiego, modernizacja fontanny, oraz trwają prace zaawansowane na terenie targowiska, czyli wybudowano 112 fundamentów pod konstrukcję wiaty. W tej chwili jest w fazie końcowej kładziona kostka pod konstrukcją wiaty i od jutra wchodzimy na montaż konstrukcji. A w planach jest jeszcze więcej. Odnowione zostanie również ogrodzenie, punkt poboru wody i energii elektrycznej. Powstanie 97 miejsc handlowych, w tym 51 będzie zadaszonych. Będą to kolosalne zmiany, które wraz z postępem wykonywanych prac będą coraz bardziej zauważalne. Prace powinny się zakończyć około maja. Wszystkie prace około maja. No, postaram się zrobić szybciej. Zobaczymy, jaka będzie aura pogodowa. Na gruntowny remont targowiska gmina Żarów pozyskała ponad 500 tysięcy złotych z programu rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycja pochłonie w sumie ponad 850 tysięcy złotych.